Hej, siemaneczko, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Whistler, a to jest kolejny odcinek o liquidach, premixach i o rzeczach ulatniających się w chmurze. Witam się z wami drugi raz dzisiaj, bo nagranie mi się spierdoliło, ale nieważne, robimy wszystko od nowa i będzie cacy. Jak widzicie, zmieniam trochę format, bo tutaj jestem teraz trochę dalej, bo może to wynika z tego, że chcę zrobić coś lepiej, albo po prostu poeksperymentować sobie, więc mam nadzieję, że tym razem mikrofon działa bardzo dobrze. W dzisiejszym odcinku będziemy prezentować sobie smaki Darkline Squeeze. Cała seria, 7 smaków letnich, bardzo ciekawie wyglądających, rzucających się w oczy na takiej pięknej tutaj ulotce, można powiedzieć. No to jest piękna ulotka tych squeezów i poleciała sobie. Ale zanim zaczniemy jeszcze tutaj treść właściwą, czyli test, chciałbym zaprosić was na Discorda, macie link w opisie i bez was nie byłoby tego serwera, więc pozdrawiam całą moderację i administrację i wszystkich widzów, którzy się na nim znajdują i wszystkich was, którzy dołączacie na niego, więc dzięki wam bardzo i inni również wam dziękują, ponieważ zajebiste znajomości są tworzone właśnie na tym serwerze o takiej specyficznej tematyce, ale jednak naprawdę takie rzeczy, jakie tam się dzieją, to myślę, że mało osób może w ogóle doświadczyć w internecie, więc tutaj naprawdę zapraszam, jak lubicie przygody i poznawać nowych ludzi, więc przejdźmy do recenzji. Zacznijmy może testować nasze longfile od tej strony, albo będę losował, jeszcze zobaczymy. Więc mamy tutaj Darkline Strawberry, czyli truskaweczka. 9 ml longfill. Co to znaczy? To znaczy, że w tej buteleczce macie 9 ml aromatu i musicie bazy nikotynowej tutaj dodać, żeby sobie rozrobić to, więc tak naprawdę ja tutaj robię wszystko osobno, bo ja kupuję glicerynę, glikol i bazę nikotynową osobno. Tutaj około wlałem 36 ml gliceryny, 13 z haczykiem, prawie 14 glikolu i trochę bazy nikotynowej, więc po tygodniu tak myślę będą bardzo dobre do użycia już teraz. Bardzo ładny truskawkowy zapach. Kurwa, co ja mam z tymi smakami? Pachnie jak takie zmiksowane truskawki w blenderze. Jak takie smoothie letnie, takie jak sobie zrobicie truskaweczki, dodacie trochę cukru i wszystko zblendujecie, a potem pijecie. Właśnie tak ładnie, wręcz fenomenalnie pachnie, więc tutaj naprawdę do zapachu nie mam się o co przyczepić. Zapach ma świetny, więc dodajmy kilka kropli na grzałkę. Tak dzisiaj testujemy na TLM-ce znowu i na profilu RDTA, tylko zmienione na 1,5, ponieważ no niestety, jak ostatnio tydzień temu mówiłem, szlak trafił kręcik mojego profila. Trochę mi brakuje tego zbiornika, bo stałem się trochę leniwy, ale smak jest zajebisty na tym też. Kiedyś bardzo długo właśnie na tym sprzęcie siedziałem i jest super, tylko że no wiecie, trzeba zakraplać co chwilę, a dripowcem takim już przestałem być, ale daje radę. Do recenzji akurat zajebiście, bo nie muszę zakraplać przez mały ustnik, tylko tutaj mamy lufę dużą, więc jedziemy z koksem. Bardzo dobry truskawkowy smak, słodki, zostawia taką słodycz na podniebieniu, więc to jest bardzo fajne i przyjemne tutaj w tym wszystkim. Trudno się tutaj do czegoś przyczepić, poza tym, że to jest truskawka, ale to jest dobrze zrobiona truskawka. Jeżeli chodzi o longfill, to powiem wam, że nie mam o co się tutaj bardziej przyczepić, bo smakuje to dobrze. Jeżeli chodzi o truskawki, to naprawdę tutaj jest dobra robota zrobiona, więc nie ma o co się przypierdzielić, jest super. Kolejny smak, weźmy sobie ten, to będzie melon and kiwi. Melon, melon i kiwi. Zielone z niebieskim. Bardziej myślałem, że tutaj jakiś mentol może wpadnie, ale jestem tutaj trochę zadziwiony. Też bardzo słodki, w ogóle ten squeeze, no właśnie, możemy sobie w nos squeezeować tutaj. Tak. Bardzo słodki zapach. Tylko co jest bardziej wyczuwalne? Myślę, że kiwi z melonem tutaj dla mnie akurat tak troszeczkę ze sobą walczy. Ciężko mi wykreślić, znaczy określić taki mocniejszy jeden zapach, ale może przejdźmy tutaj do rzeczy ważniejszej, czyli do samego smaku. Poza słodkim zapachem. Powiem wam, że smakuje w tym przypadku podobnie jak pachnie, więc tutaj jestem pod wrażeniem. Jest tutaj pewna synteza tego zapachu i smaku, więc tutaj naprawdę jak dla mnie to plus, bo rzadko się zdarza, że coś pachnie i smakuje podobnie.
ale również bardzo słodki smaczek. W ogóle ta seria, myślę, tak mi się wydaje na ten moment, że jesteście miłośnikami tutaj jakichś słodkich smaków, to będzie wszystko coś dla Ciebie, znaczy dla Was. A weźmy z końca teraz, co my tutaj wzięliśmy. Blueberry and Blackberry, czyli borówka z czarną porzeczką. I to może być coś ciekawego, coś co Whistler lubi. Borówki, czarne porzeczki, jakieś leśne. Czarna porzeczka zabija borówkę tutaj, aczkolwiek borówkę też czuć. Również bardzo, bardzo słodki zapach. Seria dla miłośników słodyczy. Jeżeli lubicie, jak Was wykręca tutaj od słodkości, to jest zajebiście. No też bez przesady tutaj nie mówię, że po prostu weźmiecie bucha i macie ochotę zwymiotować. Aczkolwiek osoby, które nienawidzą słodkich rzeczy, to myślę, że tutaj mogą mieć taki odruch, bo poznałem takich ludzi, co jak mają taki słodki płyn do e-papierosa, to już jest takie aż się zieloni robią. Ale dla mnie tutaj na pewno bardzo fajnie. Również bardzo gładki smak, pozostawia słodkość na ustach, na języku i podniebieniu również. Bardzo smoothy to wszystko, taki smooth, bardzo fajnie bierzecie bucha i czuć tą walkę smaków takim płynnym wydechem, jak robicie, czujecie tą borówkę i czarną porzeczkę, więc bardzo fajnie, bardzo przyjemnie się tutaj to wapuje. Więc naprawdę tutaj robi robotę. Bardzo dobry Longfill również, już trzeci, więc wow. A tamta chyba jest pijana, albo ja mam coś do niej podświadomie, że ją cały czas przewracam palcem. Melon and Kiwi. Więc teraz znowu stąd bierzemy kolejny smaczek. Pineapple and Lychee, czyli ananas i lychee. Połamany. I tutaj zapach jest taki, powiem Wam, dosyć skomplikowany. Ciężko mi tutaj określić jeden owoc. Może zalejmy sobie troszeczkę na grzałkę i spróbujmy. Ciężkie do rozpoznania, nie rzuca się tak w nos, że tak powiem, jeżeli w ogóle istnieje takie określenie. Taki słabo wyczuwalny zapach ogólnie. No ale w smaku jaka słodycz. Egzotyka. I to przyjemna egzotyka, bardzo dobra, słodka, dużo cukru. Więc tą egzotykę tutaj można buszyć z wielką przyjemnością, bo ja do egzotycznych smaków zawsze jestem taki przeciętnie nastawiony, aczkolwiek staram się też podchodzić tutaj jak najbardziej obiektywnie do tematu. Nie wyrażać tutaj się głównie takimi rzeczami, które mi smakują, a jak coś mi nie smakuje, to mówię, że jest ohydne. Aczkolwiek wiem, że czasami tak robię, niestety. Mogę powiedzieć, że chętnie, z przyjemnością bym wapował ten właśnie smaczek. Tutaj na kartonikach ciekawa informacja, bo rzadko to widziałem właśnie. Skład jest napisany. Aromaty smakowe zawiera cytral alfa i cytral beta. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Chronić przed dziećmi. No to ostatnie akurat jest często napisane. Ale cytral alfa i cytral beta. Nie wiem co to jest. Więc na ten moment Wam nie powiem. Może odrobię lekcję i powiem następnym razem. Ale pierwszy raz w sumie na to patrzę, o dziwo. Bo rzadko kto umieszcza takie informacje, więc muszę tu się też zagłębić troszeczkę w temacik. Przyznaję się bez bicia, że nie mam pojęcia. Trzeci od końca smaczek. Co ja wziąłem? Guava and papaya, czyli guava i papaya. Więc tutaj jakiegoś tłumaczenia za trudnego nie miałem. Zapach, widzowie. Już mi się w nosie pierdoli. Ale też bardzo słodki zapach. Słodki zapaszek. Egzotyczny. Znowu, no bo guava, papaja, no ja i ty na pewno codziennie wpierdalamy ten owoc, więc powiem Wam, że no tutaj egzotyczny zapach. Ja w ogóle często nazywam owoce egzotyczne egzotycznymi, bo dla mnie też są egzotyczne, bo nie przepadam tak za jedzeniem, wiecie, mieszkam w Polsce, jem jabłka i takie rzeczy. Rzadko sięgam po jakieś takie wykwintne rzeczy, które za granicą walają się wręcz po ulicach, ale u nas tego za dużo nie ma. Ja też jakoś nie jestem miłośnikiem takich smaków, jeżeli chodzi o prawdziwe owoce. No i w smaku też czuć egzotykę, smaki, które na co dzień nie są spotykane. Ale mogę już powiedzieć na ten moment, że ten smak smakuje mi najmniej. Jest też słodki, więc to akurat tutaj ratuje. Muszę to przyznać, że jest słodziutki, ale jest dziwny.
Ja w ogóle za guawą i papajem nie przepadam ogólnie. Słodkawy, ale najmniej słodki z tych wszystkich, które przed chwilą próbowaliśmy. Ogólnie prawdopodobnie zrobiony dobrze, tylko tu właśnie ciężko mi się wykazać obiektywizmem swoim, ale po prostu mi nie smakuje, ale jest zrobiony dobrze, bo jest słodki, no nie ma odruchów wymiotnych, że jest po prostu ohydny czy coś, bo tak nie jest, jest jakościowo bardzo dobrze, zresztą jak we wszystkich tutaj, które próbowaliśmy i myślę, że te, które spróbujemy również, ale jest dziwny. Ktoś lubi guawę i papaję, to polecam, a jeżeli nie macie styczności z tym, to nie wiem na ile procent, bo tutaj w procentach dobry nie jestem, ale w 70% strzelę, że może wam to nie smakować, albo smakować najmniej z tych wszystkich, bo to jest taki najdziwniejszy chyba smak z tego, póki co, z czego spróbowałem. Z których spróbowałem, kurwa, język polski. Zielony i ta buteleczka, raczej kartonik, bardzo ładnie wygląda. Jackfruit and cactus. Co to był jackfruit? Nie wiem, kaktus to kaktus. Jackfruit. Czekajcie, sprawdzę zaraz. Jackfruit. Jackfruit to chlebowiec różnolistny, no kurwa, mogłem nie wiedzieć. Vapetech, Poland, co wy żeś to odpierdolili? Co to kurwa jest? Pierwszy raz w życiu widzę ten owoc. Nie wiem, czy będzie dobrze widać, a może wam zbliżę. Pierwszy raz w życiu widzę ten owoc na oczy. Jackfruit, wytyfy.exe, kurwa, co to jest? No nie wiem, nie mam pojęcia, ale spróbować trzeba, aż mi kurwa ciekawi, co to jest za zapach, aczkolwiek wszystko wygląda ładnie. Jak nie lubię zieleni, to jest bardzo ładne. Znaczy, nie lubię zieleni na ubraniach, nie lubię zielonych ubrań. O, ciekawostka Whistlera, nie cierpię zielonych ubrań, kurwa. Uwielbiam roślinność, uwielbiam liście, uwielbiam trawę, taką, co rośnie na ogródku oczywiście. Zielony taki na butelkach jest piękny, LEDy zielone też są dosyć ładne, ale ubrań kurwa nienawidzę. I tutaj jackfruit, nie wiem jak pachnie, kurde, ja tu czuję samego kaktusa, powiem wam szczerze, w tej buteleczce. Nie wiem, jeżeli jackfruit tutaj jest wyczuwalny zapachem, to jest naprawdę bardzo dużym tłem, bo tu kaktus zżera wam nohala. Kaktus jest... aż mnie podrapało, podrażniło wszystko naraz. Kaktus jest tutaj mocnym zawodnikiem. Ja czuję tu tylko kaktusa, więc nie wiem o co chodzi. No ale bucha trzeba spróbować. Bardzo czuć kaktusa. Bardzo dużo słodyczy. Nie umiem zdefiniować jackfruita w ogóle. Aczkolwiek jak lubicie kaktusa, to bierzcie śmiało, jest zajebisty, nie przejmujcie się tym jackfruitem, co to kurwa jest, jakaś trucizna, tylko to naprawdę dobrze smakuje, jest słodki kaktusik, więc powiem wam, że ogólnie jeden z lepszych smaków, które tutaj spróbowałem dzisiaj, naprawdę jest zajebisty, tylko nie wiem... kim jest jackfruit? Nie wiem, kim jest Jackfruit? Nie wiem, kim ty jesteś do diabła, ale kaktus oczywiście tutaj zawitał i jest bardzo smaczny, bardzo słodki i po prostu przyjemny. Mura, i to 60 na 40, nie 70, nie. Glicerynki jest tutaj 60 ml. Znaczy powinno być ogólnie, około. Znaczy procent, co ja pierdolę, przecież tutaj jest 60 ml w butelce, jak ja mógłbym mieć 70 ml gliceryny. Kurwa, nikotyna wjeżdża na oddział. A tymczasem bierzemy ostatni smak, czyli watermelon, arbuzik, czyli przysmak wielu z nas, przysmak osób, które lubią lato, ciepło i pierdalać arbuza. Ja oczywiście lata tak średnio lubię, znaczy lubię jak jest ciepło, ale bez przesady, kurwa, nie jak się palę, po prostu topią mi się kapcie i normalnie mam udar trzeciego stopnia, to bez przesady, nie? I w ogóle bycie na plaży, jak jest 30 parę stopni, czy tam 40 stopni w słońcu, to jest jakaś pomyłka, kurwa. Wy jesteście chorzy, jeżeli lubicie przebywać w takich miejscach, to po prostu jesteście pierdolnięci. No i tutaj, ku mojemu zaskoczeniu i waszemu pewnie, czuję arbuza. Czuć tutaj ewidentnie słodki, przyjemny zapaszek arbuza, albo taki cukierkowy, w ogóle to wszystko to jest takie bardzo cukierkowe, słodziutkie w zapachu, więc parę kropelek na grzałkę i próbujemy. No i słuchajcie, tak jak pachnie, tak smakuje, więc zajebiście tutaj.
ale naprawdę od tej słodyczy zaraz będę mógł sobie język zdrapać łyżeczką i normalnie cukier będę ściągał, bo czuję samą słodycz w ustach. Jest to po prostu mocne. I to już bardzo smooth, przyjemny, słodki smaczek, który bardzo ładnie pachnie, nawet jak tą chmurkę teraz tu wdycham, to jest naprawdę bardzo przyjemny zapach. Zajebisty. Więc przechodząc już do końca, chciałbym się z wami pożegnać, więc dziękuję wam bardzo za oglądanie. Oczywiście z tych wszystkich smaków polecam wam absolutnie wszystkie. Najdziwniejszy to był chyba właśnie ten guava i papaja, a cała reszta bardzo zajebista, taka niestandardowa, ale bardzo dobrze zrobione smaki, więc mogę wam z czystym sumieniem polecić. Nie boję się, że ktoś mnie tutaj zbeszta, bo ogólnie też dużo osób potrafi po darklinach jechać, ale akurat do tej serii się nie mogę przyczepić. Tutaj kurwa 300% proof, kupujta, smakujta, 30 zł bodajże około kosztuje jeden kartonik, ale mogę się mylić, 30 albo 40, ale wydaje mi się, że 30 zł, więc akurat tutaj macie zajebistego longfila, słodziutkiego, więc jak lubicie słodkie smaki, to z czystym sumieniem wam polecam właśnie kupić jeden z tych wszystkich aromatów longfill. Pamiętajcie tylko, żeby kupić sobie do tego bazę i to odpowiednio rozrobić, bo samego bez zalania bazą nie możecie wapować, bo spalicie grzałkę, będzie niedobre i w ogóle się zżygacie, więc nie róbcie tego. Baza, longfill jest zajebiście. Więc tym miłym akcentem ja się z wami żegnam. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Chmurka na koniec i cześć. A, poszło w eter. Zajebiście. Idziemy montować ten zajebisty filmik. Mam nadzieję, że będzie dużo wyświetleń i dużo aktywności tutaj i dużo osób na Discordzie. I życzę wam wszystkiego dobrego tego weekendu i do zobaczenia w sobotę o 16:00.